A tu jest taki pomysł na zachętę, podobnie jak zachętę, o której mówiłam, zachętą na wyjście na spacer dziećmi. Może być pójście pozbierania jedzenia dla dinozaurów, tak? Więc jeśli już znajdziemy jakiś temat, to dobrze by było go przeanalizować ze wszystkich stron. I tutaj jednym z tych pomysłów, tak jak mówiłam, były dinozaury. Innym takim pomysłem na zachętę, żeby wyjść na dwór, nawet na jakiś krótki czas, a później wrócić do domu i mieć co w tym domu jeszcze robić po powrocie, jest zbieranie kolekcji. W tym przypadku widać, że to jest kolekcja kamieni. I te kamienie naprawdę nie muszą być wybitne i one nie muszą być jedyne na całym świecie. Dzieci lubią zbierać i lubią posiadać przedmioty i są dzieci, które naprawdę lubią mieć dużo takich samych przedmiotów. I z tego może powstać całkiem niezła kolekcja. To jest akurat zdjęcie kolekcji kamieni mojego syna. I tutaj jeszcze pokażę, że tu jest kryształ. To jest coś, co zostało kupione pod zamkiem na Jurze Krakowsko-Częstochowskiej. I zostało przywiezione jako pamiątka po prostu z tego wyjazdu. I to był pierwszy pomysł do właśnie takiej kolekcji. Nie kolejna taka zabawka z wyjazdu, która się popsuje i pójdzie w kąt, tylko rzeczywiście to był taki pomysł, żeby zabrać ten kryształ ze sobą. I to był początek tej kolekcji. Jeszcze może wyciągnę. To z kolei odpadło od wisiorka. Nie wiem, czy widać dobrze. Ale bardzo przypomina ten kryształ, więc mój syn sobie tutaj włożył. I ja akurat przed domem mam wysypane dużo takich drobnych kamieni. I bardzo dużo czasu spędzamy przeglądając te kamienie i sprawdzając, co tam wpadło. Szukamy na przykład złotych kamieni. Złotych czy takich. I to jest kolejny etap, który jest tak naprawdę trochę paralelny z tematem dinozaurów, ale temat kamieni, tego jakie one są, czym się różnią, jakie mają kształty, kolory, skąd się wzięły. I te wszystkie rzeczy ja naprawdę realizuję z czterolatkiem. A są to takie tematy, które czasem się w podstawówce porusza. Nie jestem tutaj z żadnym specjalistą od edukacji domowej. Nie chciałabym się wypowiadać, jak to wpływa na dalszą naukę w szkole i jaki ma to wpływ ogólnie na chęć dzieci do nauki, natomiast wiem, że ma to olbrzymi wpływ na zainteresowanie dzieci światem. I wiem doskonale też, że to jest temat, który się rozwija. Tak? Najpierw się pojawił jeden dinozaur, teraz tych dinozaurów jest cała kolekcja. Później się pojawiła jedna, druga, trzecia książka. Jeśli sobie Państwo pomyślicie o swoich zainteresowaniach z dzieciństwa, to ja na przykład ostatnio miałam okazję rozmawiać z panem, który lada moment będzie bronił doktorat z archeologii. I on mówił, że on w przedszkolu się już bardzo interesował tematami związanymi właśnie z kopaniem ziemi, w ziemi, znajdowaniem tam różnych rzeczy, analizowaniem tego, co to było i skąd to się tam wzięło. W podstawówce razem z kolegami mówił, że zakopywali kości od kurczaka i później je wykopywali. Jak widzicie Państwo, miało to zainteresowanie światem nauki i światem badań i eksplorowania, miało wpływ na to, że ta osoba poszła dalej w tym kierunku i rzeczywiście stało się to jej sposobem na życie.
Więc jeśli nasze dzieci zbierają coś, zbierają kamienie, zbierają szyszki, zbierają dinozaury czy inne rzeczy, może być tak, że to jest początek olbrzymiego zainteresowania jakąś dziedziną nauki, która na przykład nam jako rodzicom wcale nie jest znana. Ja jestem fizjoterapeutą, chodziłam do klasy biologiczno-chemicznej, zawsze mnie to interesowało, więc zainteresowania moje związane z tym światem przyrody, funkcjonowaniem organizmów, funkcjonowaniem całych ekosystemów były dla mnie dość oczywiste i oczywiście staram się przekazywać to zainteresowanie moim dzieciom, ale nie interesowałam się jakoś szczególnie nigdy dinozaurami ani kamieniami, więc odkrywanie tych obszarów nauki z moimi dziećmi jest dla mnie naprawdę bardzo interesujące. I zamierzam utrzymywać to zainteresowanie przez aktywne uczestnictwo wspólnie z nimi w różnego rodzaju działaniach, które realizują. I bardzo do tego zachęcam, bo nie wiemy, nigdy nie wiemy, czy może ta miłość do kamieni, czy miłość do patyków, no nie przerodzi się w późniejszą, rzeczywiście profesjonalną wiedzę z tego zakresu.